Świąt nie mógł się doczekać 57-letni hojnowianin, dlatego alkoholową ucztę sprawił sobie już w Wielką Sobotę. Kiedy wyszedł po kolejną butelkę, na drodze stanął mu samochód marki Renault, a stać tam nie powinien, więc mężczyzna postanowił wyżyć się na aucie. Do zdarzenia tego doszło na terenie miasta Hojnów, przy ulicy Drzymały. Wściekłego, blisko 60-letniego wandala dostrzegł jeden z mieszkańców, o czym powiadomił policję. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce. Jak się okazało zatrzymali 57-letniego Mężczyznę kompletnie pijanego. Mężczyzna ten dewastował auto, poprzez kopanie uszkodził dwa lusterka samochodowe oraz zniszczył karoserię pojazdu. Został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. Świąteczne śniadanie Trzewiejących Ojnowianin zapamięta na długo, bo wielkanocnego kurczaczka raczej nie uświadczył. Jego wyczyny wyceniono na tysiąc złotych i 5 lat więzienia. Wygląda na to, że do świątecznych śniadań za kradami Wandal Senior będzie musiał przywyknąć.